Serwus, tu Bartek USA. Dzisiaj będę wkręcał taksówkarzy. Ja tak mogę jeść. O, dobra. Tylko wie pan co? Ja chyba kasy nie mam. No i co? I co teraz pan zrobić? Nie ma pan ani 5 zł? Bo ja nie mam swoich dokumentów po prostu. Znalazłem tutaj ten paszport. To nie jest mój, jakieś kobiety to jest. Żeby ja nie chcę paszportu, panie. Albo karta do makro. Nie chcę, niech pan zabiera kartę. Mogę dać panu, bo mam jakieś banany? Przecież osobiście to jest 2 kilo bananów. To dwa, ale ja nie mam 2 kilo. No. Ale jedź pan. Dresy mogę panu dostać. No na co mnie? Fajne dresy, no gumka jest ale jeszcze niewyrobiona. Czy mam do bazy zadzwonić, żeby kierowcy przyjechali zaraz, po co? Pomogli panu wysiąść? Nie, no to mam kartę do Decathlonu mogę panu dać. Tylko to też nie moja, ale pan zniżki jakieś będzie miał, bo ja to znalazłem. Ale mnie to nie interesuje, idź pan. Ja mogę panu burakami zapłacić. No chyba patrzę, bo, mam, bo ja po prostu od tego, od szwagra ze wsi jadę. Kiełbasa? Albo... Kiełbasę? Tak. Kiełbasę, tak? Albo... Jaką ma pan kiełbasę? Pod Wawelską. Ile taką ma pan? No taką niedużą, no bo mi zostało z podróży. Proszę, ale za darmo pan będzie jechał? Ale no nic nie chcę, no. Nie rozumie pan? No rozumiem, ale to dziwne. No to proszę wysiąść, już nic nie chcę. To daj mi pan numer, bo może jak pan za darmo będzie jeździł, to ja bym wziął. No to będę jeździł za darmo, ale nie z panem już. A już ze mną nie? No, a jak ktoś z rodziny? Albo tą kiełbasę panu dam, albo mógłbym zrobić, nie wiem, z 10-15 pompek. No pan żartuje. Nie, pompki pana niepotrzebne. No i pan da, pokażę. Dobra. Dresy takie. Co? A to ja jestem gruby. To. Za grube dresy? No i mówię, no i tak jeszcze jest, o, używam. Krawat mam. Nie, to daj pan te kiełbasy i buraki. No. Kiełbasy i buraki pan chce? No. A co pan? Dresy pan weźmie? No. Dobra. Bo mam wodę, krawat. Jaką wodę? Gazowaną. Rewam, chce pan? No, no dobra. Dobra. I jeszcze może ziemniaki. Ale to otwarte już jest, to nie chcę. Otwarte, a ziemniaki? Co? Ja bym tych ziemniaki, bo one ciężkie. No to zostaw pan. Wie pan co, ja sprawdzę w SMS-ie, czy to D na pewno. Proszę, proszę, D. E. No. To ten, z którym jechaliśmy. Dobra. Nie, wie pan co, to ma być D. Przy D zostaniemy wtedy? Coż wie pan co, może lepiej pod to E nie ja stanę. No to jedziemy na komisariat i tam na zapłaci pan na komisariacie. Na komisariat pan myśli? No jednak ich się nie ma, no ja za darmo, wie pan, nie jeżdżę. No dobra, to jak pan pode mnie zawiezie znowu, to ja bym wtedy zapłacił, co? Dam radę? Czy pan myśli, że jak jest idiota jestem, czy coś, kurde panie, dobrze. Ale pod D, mówię, może coś wtedy bym ogarnął, nie? Bo tam podejdę do klatki, może ktoś mi zniesie. Aha, to się obca osoba panu zniesie. Tak. Niech pan zabiera to wszystko, niech pan idzie. A to co z pieniędzmi, bo ja nie mam? Nie chcę. Nie chcę, czy tylko teraz? Ja usiadę po zlecenie. Ale pan zawsze nic nie chce, czy teraz? Niech tylko? Pan zabiera pani do jasnej cholery, mówię pan. Ale czy pan nic nie chce zawsze? Nic nie chce, niech pan ucieka, dobrze? Ale to pan da mi numer, niech ja będę dzwonił. Niech pan ucieka z samochodu, dobrze? Ja będę częściej do pana. Kurwa dzwonił. Jego mać, no co mam? Wziąć gaz? Niech pan spierdala. Ale przecież ja chcę panu dać dokument. Mać, no. Co się stało? Spierdalaj, człowiek. No przecież chcę panu zapłacić. Chcę panu... Pierdalaj tu już! A Kortlandów pan nie chce? Idź no bo nie, no bo wie pan, ja teraz pana zostawię. Kurwa pan, idź pan, proszę. No dobra, ale chcę panu dać ziemniaki. Nie chcę tam tego. No pan se frytki idź, zrobi. Proszę. Mam kiełbasę, może idź kiełbasę. Pan, proszę, no panie, no idź pan. Ale kiełbasę pan chce, no. To pan na, tutaj na kaplu pan pójdzie, tej pan zapłaci. Oni tam kiełbasę wezmą? Tak. A co, to ziemniaki pan zostawi, tak? Pan weźmie coś. Pan niech te 2 złote, kurwa, no ziemniaki pan weźmie. Kurwa. Kurczaka mam uskurowanego. Nie chcę nic, nie rozumie pan? A, no dobra. Pan weźmie swoje rzeczy? No wezmę. Dobra, to następnym razem, bo ja już mam pana numer, to się będę odzywał, nie? Co? No to... Ja nie chcę, mówię, seksu panu wprost proponować, ale może coś takiego? Ja tu w tego... W samochodzie, tak? Ja do samochodu mam przyjść do pana? Tak, tu zajrzy pan. Ale jak wtedy, co, laskę w samochodzie mam zrobić? Nie, tu na tym, na...